naszym dzisiejszym spotkaniu oraz Pana w zakresie tematyki dotyczącej ulicy Mogilskiej. Bardzo proszę, oddaję Panu Dyrektorowi głos. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu. Zapraszamy tutaj na spotkanie na Wiedzienicy w celu prezentacji naszej inwestycji, która jest realizowana na ciągu drogowym od ronda Mogilskiego, są Mogilską, do Alei Jana Pawła, do Placu Centralnego. Sama realizacja inwestycji na chwilę obecną już się rozpoczęła, to znaczy jest było wykonawca wyłoniony w przetargu. W ubiegłym roku jest to firma Budimex, która realizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje wykonanie przede wszystkim linii tramwajowej, przebudowy linii tramwajowej na odcinku od na odcinku Mogilska na Pawła II Plac Centralny. Oprócz tego przebudowę nawierzchni jezdni, budowę na części odcinka ciągów pieszych i ciągów rowerowych. Zaczynając od ciągu ulicy Mogilskiej, tutaj zapewne Państwo słyszeliście, pojawiają się różne koncepcje dotyczące formuły, w jakiej ma być wykonana ta przebudowa. Dość długich analizach jednak stoimy na stanowisku, że w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy dzielnicami wschodnimi na centrum miasta jest konieczność zapewnienia przekroju 2x2. Zmiana tego przekroju spowodowałaby znaczne pogorszenie komunikacji z centrum miasta. Przy czym stosując w ciągu ulicy Mogilskiej zawężenie szerokości pasów do 3 ruchów, udało oraz zawężenie torowiska udało nam się zlokalizować w ciągu ulicy Mogilskiej ciąg pieszy i niezależną ścieżkę rowerową. To jest bardzo istotny postulat ze strony środowisk rowerowych, bo to był najbardziej newralgiczny odcinek pod względem ruchu rowerowego na relacji Nowa Huta Centrum Krakowa. Ja nie wiem, czy o ciągu ulicy Mogilskiej mówić dalej, bo myślę, że Państwa troszkę mniej pewnie interesuje bardziej to coś, co jest na terenie Państwa dzielnicy, czyli zaczynając od ronda Krzyżnińskiego tak naprawdę, bo to jest właściwie istotny początek Państwa dzielnicy. Ja będę mam plac centralny, ale ja mam plac korzenie. Ale to jest akurat plac centralny, dlatego może to niekoniecznie jest najlepszy przykład, jak cofnę na rondo Krzyżyńskie. No to plac centralny, do placu centralnego do przyrody idziemy. No więc tak, może zaczynając od ronda Krzyżyńskiego. W obszarze ronda Krzyżyńskiego przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu przejścia podziemnego. Nie wiem, czy to tak się da. W rejonie ronda Krzyżyńskiego zakresem opracowania objęto renowację przejścia podziemnego w zakresie istniejącego oświetlenia, monitoringu, wykończenia elementów ściennych. Dodatkowo wprowadzono do wszystkich wejść windy dla osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem zjazdu, który istnieje obecnie pochylnie, a na wszystkich pozostałych relacjach wykonane są windy dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono geometrię w układzie drogowym, to znaczy ujednolicono. Na tym rondzie było parę dość niejasnych miejsc z punktu widzenia kierującego. To w chwili obecnej zostanie wyprowadzone w sposób normalny, to znaczy taki, żeby nie wywoływało to ewentualnej sytuacji kolizyjnych. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane także przebudowy peronów, zmienią się lokalizacje peronów. Wszystkie perony w obszarze tego rondu zostaną zlokalizowane na wylotach skrzyżowania i zejścia do przejść podziemnych będą się odbywały po stronie peronów bez konieczności przekraczania torowisk tramwajowych dla poszczególnych peronów. Wejście oczywiście na poziom minus 1 schodami i windą. Do tego istotnym elementem, który tutaj jest pewnym nowym, to jest wprowadzenie ciągu rowerowego przeprowadzającego ruch rowerowy przez skrzyżowanie w poziomie 0, czyli w poziomie jezdni. Do tej pory tego tam nie było i był dość duży problem z wprowadzeniem tego. W tej chwili po wprowadzeniu geometrii i pewnych zabezpieczeń
utrudniającym przekraczanie pieszym w ten sposób pociągach rowerowych, jezdni, wprowadzamy to w ramach tego opracowania. Oczywiście kwestie nawierzchni, torowiska tramwajowe będą wykonane zgodnie z potrzebami układu ruchowego. Wszystkie relacje będą tutaj zapewnione, wszystkie relacje tramwajowe. Jadąc dalej, aleją Jana Pawła II, jeżeli byśmy przeszli na odcinek, w dalszym ciągu, alei wykonywane prace projektowe obejmują torowisko i jezdnię przede wszystkim. Tutaj nie ma przewidzianej w zasadniczej części wymiany nawierzchni chodników bądź istniejących ścieżek rowerowych. To są elementy, które są istniejącymi elementami. I następnym istotnym elementem projektowym, który będzie objęty, to jest skrzyżowanie z ulicą I to jest skrzyżowanie, które będzie przebudowane w sposób umożliwiający, zresztą tak jak na całym ciągu przebudowanego układu drogowego, zapewnienie dwóch pasów ruchu do jazdy na wprost oraz wydzielenie pasów do lewo i prawo skrętu. W tej chwili mam tam sytuację, gdzie mam tylko jeden pas do jazdy na wprost, jeden pas do lewo skrętu. To skrzyżowanie zostanie nieco rozbudowane. Zmianie ulicy także geometria samego skrzyżowania. Tutaj jest kwestia przede wszystkim skrętu w ulicę Padniewskiego, ale nie tylko, oraz wykonanie możliwości nawracania na tym skrzyżowaniu. Wraz z korektą tam będzie także przebudowa zatoki autobusowej, ciągu rowerowego, który tam zostanie wykonany. No i to jest główny element w zakresie projektowym. Po stronie zakładów tytoniowych na całym tym odcinku zostają utrzymane zatoki postojowe do parkowania różnoległego. Zgodnie z założeniem programu funkcjonalno-użytkowego. Teraz przechodząc do najistotniejszego elementu, jaki my tutaj mamy, czyli do placu centralnego. W ramach placu centralnego właściwie głównym nowym, które się pojawia, to jest wydzielenie pasa do lewoskrętu z ciągu alei Jana Pawła II w kierunku Alei Solidarności. My tam mamy w chwili obecnej sytuacji, w której jest jeden pas do jazdy na wprost i jeden pas do skrętu w lewo, to nam wyśmienicie blokuje przepustowość tego skrzyżowania. Po wykonaniu tego pasa do lewo skrętu ta przepustowość powinna znacznie wzrosnąć. Dodatkowo zmienia się także kwestia peronów tramwajowych, to znaczy zakładamy, że wszystkie perony zostaną zlokalizowane na wylotach z placu centralnego, to znaczy na samym placu centralnym, nie licząc peronu technicznego, który tam pozostaje. Wszystkie perony zostają usunięte, więc nie będzie już potrzeby bezpośredniego dostępu do wnętrza placu centralnego. To będzie element, który będzie zbierał pieszy, tak jak w chwili obecnej jest, tylko te perony będą zlokalizowane na zewnątrz. Oczywiście przejścia w układzie osygnalizowanym. Dodatkowo brakujący tutaj akurat na tym egzemplarzu widzę, że z jakichś powodów nie ma. To nie jest niestety, teraz to dostrzegłem, ostateczny egzemplarz, bo jest egzemplarz nieco nowszy opracowania, w którym już zostały ujęte ciągi rowerowe wzdłuż placu centralnego. Ten element został wprowadzony i on będą wykonane na około tego placu centralnego. Zgodnie z wnioskami Rady Dzielnicy za markerem spalarniany zostaje dodane także skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku tego osiedla centrum E. I ten zjazd zostaje tutaj wykonany w granicach istniejącego pasa drogowego. To będzie możliwe dzięki wydzieleniu tego pasa do lewoskrętu. Jest możliwość dodania pasa, jest możliwość umożliwienia relacji prawoskrętnej w ramach tego zadania bez blokowania ruchu w sposób znaczący. To tak pokrótce o
opowiadając o tym, co jest planowane do realizacji. Teraz czekam na pytanie, bo rozumiem, że to jest główny. Dziękuję. Ja tylko proszę Państwa jeszcze, żeby zobrazować. Perony przystankowe, począwszy od Alei Jana Pawła II, przy Placu Centralnym będą na wysokości Kwiaciarni Kalinka, czyli tam, gdzie jest Kwiaciarnia Kalinka, tam będzie jeden peron przystankowy. Drugi peron przystankowy będzie na wysokości, tak jak dzisiaj, proszę Państwa, Papierniczego. Kolejny peron przystankowy jest przeniesiony i będzie na wysokości dwóch sklepów ogólniczych, czyli na osiedlu Centrum B i Centrum C, na Alei Solidarności już jesteśmy, tak? No i peron przystankowy Centrum A i Centrum B i na Alei Solidarności, tam gdzie, przepraszam, na Alei Jana Pawła dalej, tak, będzie Centrum E i Centrum A w tym samym miejscu, w którym był. Peron techniczny jest przewidziany na przeciwko osiedla Centrum A. Na wysokości Rossmana. Na wysokości Rossmana, dokładnie tak jest tutaj przewidziany peron techniczny. Więc na Placu Centralnym nie ma rzeczywiście, jak Pan Dyrektor powiedział, żadnych peronów przystankowych. Przejścia są trzy. Jedno jest tak jak do tej pory, czyli Kwiaciarnia Kalinka, przejście na Plac Centralny. Następnie Plac Centralny i Bank po drugiej stronie, czyli po stronie osiedla Centrum A. I przejście, które jest także przewidziane, to jest przejście na wysokości osiedla Centrum B naprzeciwko CPN. Wszystkie pozostałe przejścia zostały zlikwidowane. Jak widzę, były jeszcze przejścia na wysokości Bosmana po stronie Centrum D, jego nie ma. Jak i również tutaj pod koniec przy banku Alior Bank, przejście przy osiedlu Centrum A, też tego przejścia, proszę Państwa, nie ma przewidzianego w zakresie komunikacji pieszej. Pasy wydzielone na Alei Jana Pawła II, pas do skrętu w lewo jest osobny, jeden pas do jazdu na wprost i pas na wprost wraz ze skrętem w prawo przy osiedlu Centrum E jest przewidziany. Przy osiedlu Centrum E jest przewidziany. To myślę, że możemy przejść w tym punkcie do zadawania pytań. Bardzo proszę. Pan Korewski, Pani Mitka, Pani Ciężar. Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie, ponieważ może zacznę od tych peronów. Ja myślę, że to pewnie przepisy regulują, że tu, gdzie obecnie są perony, prawda, jak się czwórka zatrzymuje też od strony osiedla Centrum A, czy również tu jak od strony Papierniczego, nazwijmy, jak Aleja Róż, prawda, od tej strony, gdzie się zatrzymuje 21, czy jadąc do Krakowa, jak się zatrzymuje 22 i czwórka. Tylko proszę powiedzieć, to przepisy tak mówią, ponieważ no, to będzie na pewno utrudnienie, to nie oszukujmy się, prawda, będzie dużo utrudnienie dla mieszkańców, bo teraz mamy trzy perony w jednym miejscu, prawda, i przejście na przykład od 21 do czwórki, jak ktoś pod główną bramę, to jest łatwo, prawda, natomiast to będzie troszkę inaczej, chociaż będzie do góry peron ustawiony, także myślę, że to może nie być problem. Ale ja mam inne pytanie, panie dyrektorze, ponieważ pan dyrektor mówi na samym początku bardzo dobrze, że określamy to Ronda Czerzyńskiego, co należy do dzielnicy 18. Nie wiem, albo źle zrozumiałem, jeżeli źle, to mnie proszę poprawić. Jeżeli chodzi o remont chodników, prawda, bo mówimy torowiska jak najbardziej, jest jak najbardziej, czy od Ronda Czerzyńskiego do skrzyżowania Boruty Spiechowicza po jednej i po drugiej stronie będą robione chodniki, czy nie? Ponieważ od Boruty Spiechowicza do Placu Centralnego chodniki są zrobione i jest przepraszam, ścieżka rowerowa zrobiona. To jest jedno moje pytanie. I drugie pytanie. Myśmy proponowali, jak dobrze pamiętam, w 2010 roku rozwiązanie problemu z wjazdem i wyjazdem na Centrum E. To jest to, co Pan Przewodniczący mówi, poszerzenie tej jezdni, prawda, przy pomniku Solidarności, że będzie jeden pas na to, żeby to rozładować, prawda? Czy w tym temacie, bo ja nigdy tego projektu, prawda, trudno mi jest cokolwiek określać w tej chwili,
tym temacie. Czy coś w tym temacie Państwoście rozważali, czy nie? Dziękuję bardzo. No tak, ja może od razu odpowiem w takim razie, zaczynając od kwestii peronów. Perony są zlokalizowane w sposób, myślę, że dużo bardziej komfortowy dla mieszkańców niż to, co było do tej pory. Chodzi o to, żeby mieszkańcy, którzy będą się udawali w dowolnym kierunku, mieli peron na wylocie. Innymi słowy mówiąc, jadąc w kierunku centrum, wszystkie tramwaje jadące do centrum zatrzymają się na jednym peronie. Nie będzie kwestii biegania pomiędzy peronami. W związku z czym, jeżeli ktoś będzie chciał, załóżmy, jechać w Alei Jana Pawła II, jechać w kierunku centrum miasta, w tramwaje zajadzące zarówno z ciągu Alei Jana Pawła, jak i z Alei Solidarności będą przejeżdżały przez peron tramwaj, przez ten sam peron tramwajowy. Co wydaje mi się, że jest dużo bardziej komfortowe z punktu widzenia mieszkańców. Analogiczna sytuacja w kierunku Alei Solidarności, też nie ma sytuacji, gdzie mamy te perony rozdzielone. Na Alei Solidarności jest jeden peron i jadąc i tramwaje, które będą kursowały, niezależnie od tego, czy one będą jechały z relacji Aleja Jana Pawła, czy z Andersa, one będą przejeżdżały przez ten jeden peron, który jest tutaj przygotowany do wysiadających. Stąd też ta zmiana lokalizacji peronów. Kwestia przejść dla pieszych, stąd też zostały wyeliminowane przejścia dla pieszych, ponieważ tutaj przejścia dla pieszych przez rejonie Placu Centralnego prawie wszystkie zostają osygnalizowane. My tu mamy po trzy pasy ruchu, a przy trzech pasach ruchu już przejście dla pieszych powinno być osygnalizowane, szczególnie w tej klasie drogi. Jedno przejście dla pieszych, o którym wspomniał Pan Przewodniczący, czyli między Cepelią, czyli od strony Centrum B do Placu Centralnego, jest nieosygnalizowane. Tam mamy dwa pasy ruchu, zresztą celowo taka operacja została zrobiona, żeby nie wprowadzać dodatkowej sygnalizacji, która by już w sposób całkowity zadłużyła tutaj układ przepływu, bo musimy jednak dbać o pewną przepustowość tego ciągu drogowego. W związku z czym to jest przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetne i tak zostało to zaakceptowane przez inżynierię ruchu. Co do ciągów pieszych, ciągi piesze na tym odcinku nie są przewidziane do realizacji. Tutaj pokazujemy te istniejące ciągi piesze, które są. Zakres robót na tym odcinku ogranicza się tylko do torowiska i jezdni wraz z krawężnikiem i opaską bezpieczeństwa. I to jest to. Co do wjazdu na osiedle Centrum E, jest to wjazd w formie czwartego ramienia skrzyżowania. Czyli tutaj nam się pojawia w tym obszarze, ewentualnie zaproszę Państwa tutaj, w tym obszarze pojawia nam się dodatkowy wlot skrzyżowania. To będzie wlot i wylot, który będzie normalnie osygnalizowany w tym zakresie w celu umożliwienia zachowania wszystkich relacji wjazdowych i wyjazdowych. Przepraszam, już nie wejdę w słowo, czy można, Panie Przewodniczący? Czy to jest na wysokości, ten wjazd będzie, jak w tej chwili podam, jest schodnik zrobiony, a skręca się w lewo dalej? Na przedłużeniu jezdni, ale na to centralnego. Tutaj. Czyli pod budynkiem. Proszę zobaczyć. Nie. To będzie na prosto jak światła są. Na osi, tak jak się jedzie dalej na placu centralnym. Nie ma innego miejsca. Nie, to nie jest wcześniej. To jest jedyne miejsce, w którym ten zjazd może funkcjonować jako zjazd. Ale to chodzi o wszystkich pracach, nie ma alternatywy. Czyli to jest zaprojektowane, żeby nie tylko możliwość zrobienia, bo już ten kawałek tam do... Znaczy on zostanie wyprowadzony do granicy naszej działki środowiskowej, naszego zakresu zadania. My nie będziemy robić tego, że w tej chwili tego zadania na dalszym odcinku. Nie. Ale teren zielony. Teren zielony, bo to załączki należy, nie? Tak, teren zielony, trzeba tam teraz zaprojektować ten wjazd do osiedla centralnego. Natomiast to już będzie tylko i wyłącznie wykonanie fragmentu drogi, sprawy związane z sygnalizacją przejściami dla pieszych i całkiem resztą zostają załatwione w ramach tego zadania. Dobrze, proszę Państwa, rozumiem, że to już wyczerpuje pytania. Pani Mitka. Ja chciałam zapytać o założyć, a mianowicie, czy przystanki i te perony będą poszerzone? Chodzi o komunikację. Ludzi wsiadających, wysiadających jest tak wąsko. Czy ludzie się przepychają? Proszę popatrzeć tutaj, gdzie jest Rosma. Tramwaj numer 4, który podjeżdża, to jest zrobiona ta wiata. I ludzie wychodzący z tramwaju popychają tych, co wchodzą. Po prostu się przeciskają. To jest bardzo.
nie słucham. Znaczy, to ja mogę od razu odpowiedzieć. Bardzo ważna rzecz, żeby nie było takiej sytuacji, jak jest właśnie w kierunku kombinatu na przystanku numer 4, linii 4 na wprost Rozmana. Teraz jeszcze jedna istotna rzecz. Czy na peronach będą znajdowały się, bo to jest bardzo ważne, to jest istotne, bo kobiety wychodzą z wózkami i tak dalej, więc to jest ważne. Następna sprawa to dotyczy zagaszenia. Mamy teraz tak świetnie wszystko zorganizowane, że na przystankach trzeba czekać czasami pół godziny. Więc czy ludzie stoją na deszczu, jeżeli jest deszcz, jak śnieg, to na śniegu. Czy wszystkie te punkty peronów będą zadaszone i będzie jakiś względny komfort dla tych ludzi? Więc tak, od razu mogę powiedzieć, wszystkie wiaty przystankowe, znaczy na wszystkich przystankach będą zlokalizowane wiaty. Każdy z przystanków ma założeniem i zlokalizowaną wiatę oraz także element tablicy informacyjnej, tej elektronicznej o czasie oczekiwania na najbliższy tramwaj, który będzie wprowadzany zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wszędzie. Szerokości peronów będą wahają się, one są uzależnione w pewien sposób od dostępnego terenu. Minimalna szerokość przyjmowana przez nas to jest 3 metry szerokości peronu. No, więcej z kolei ciężko uzyskać, to też mamy tutaj pewne ograniczenia terenowe. Peron w kierunku placu, w kierunku centrum miasta ma przewidzianą szerokość 3,5 metra, tyle tutaj się udało wygospodarować. Czyli to jest już taka szerokość, która wydaje mi się, że jest wystarczającą do w miarę, może nie tyle swobodnego, co do poruszania się. To nie są takie super wąskie perony. Aktualnie ten, o którym pani mówi, naprzeciwko Rozmana peron ma chyba 22 metry. Jeździ się nie wiem. No i do tego jeszcze ta wiata tam stoi, prawda? W związku z czym tutaj rzeczywiście sytuacja dużo gorsza, no zakładamy, że będzie ta sytuacja no, nieco lepsza przez wprowadzenie tych parametrów. No właśnie, jeszcze jeżeli można dopowiedzieć, to ja się tak właśnie tutaj zwracam na to uwagę, ponieważ Państwo jesteście w fazie, że tak powiem, projektowania i zawsze należałoby się po prostu dostosować do terenu, żeby nie było to uciążliwe dla mieszkańców, bo tak akurat projektantowi to wypadło, no to on tak tutaj projektuje, tylko żeby to było dla ludzi, a nie dla, powiedzmy, dla samego projektu, żeby, czyli sztuka dla sztuki, no więc bardzo ważne to jest, bo my bardzo dużo wyszukujemy różnych mankamentów, że wszystko na sobie, że jest piękne, że tak powiem zaprojektowane, a w rzeczywistości to jest po prostu nie do zniesienia czasem pewne sytuacje. Także proszę się pochylić tutaj nad tym problemem, bo to jest naprawdę istotne. Jest tak, że jedni wchodzą, drudzy wychodzą, jeden na drugi szuka. A mało tego, na ulicę może czasem być tak, że ktoś jeden drugiego popchnie. Różne są sytuacje, bo nie ma wysepki odpowiedniej szerokości. No to tak jak mówię, mamy tutaj parametry większe zdecydowanie niż te, które są aktualnie. Jeszcze dopowiem, że na przystanku na Alei Andersa będą dwie wiatry i na przystanku na Alei Jana Pawła II w stronę miasta centrum będą też dwie wiatry. Na pozostałych dwóch, czyli dalej na Jana Pawła w stronę ulicy Gołomskiej jedna i tutaj w stronę Mistrzejowic też będzie jedna na Andersa. Ja może doprecyzuję zagadnienie jeszcze to, co Pan powiedział, ponieważ to jest temat, który jest objęty decyzją środowiskową i pracami projektowymi w zakresie pozwolenia na budowę. Te fragmenty terenu, czyli to, które idzie w kierunku Alei Andersa i w kierunku ciąg dalszy Alei Jana Pawła II, ponieważ to wykracza nam poza zakres decyzji środowiskowej, to jest zakres robót, który będzie objęty tak zwanym remontem. To będzie tylko w zakresie odrębnej procedury. Nie będzie to w sposób, znaczy nie jest to przebudowa w sensu stricte. My przebudowę i nowe lokalizacje mamy w tym na ciągu Aleja Jana Pawła II, Aleja Solidarności. To jest, tak mamy sformułowaną decyzję środowiskową w oparciu o którą działamy. Dziękuję. Pani Ciężar. Ja mam takie pytanie, czy te przystanki będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych? Chodzi mi o to, żeby na przykład nie były wysokie jakieś krawężniki, żeby można było swobodnie tam z wózkiem się poruszać. Albo osoby, u nas jest dużo osób, które po prostu mają problemy z chodzeniem. Tak. Więc tutaj chcieliśmy, i czy tam będą też, sygnalizacja będzie nowa, rozumiem, czy ona też będzie taka dźwiękowa, tak jak jest teraz? Znaczy wszystkie elementy zostaną wyposażone w pasy medialne dla osób z ograniczeniem wzroku.
Sygnalizacja dźwiękowa, jeżeli nie jesteśmy jeszcze na etapie projektowania sygnalizacji, natomiast sygnalizacja będzie wyposażona w elementy akustyczne. Czy to będą stukowe, czy inne, to tutaj nie chciałbym w tym momencie decydować. W każdym razie projekt nas to powinien wprowadzić. Co do samych peronów, perony wysokościowo będą zestandaryzowane. To są perony, które mają zadanie umożliwić poruszanie się całego taboru tramwaju dostępnego na terenie Krakowa. Natomiast powiązanie, ponieważ perony same z siebie będą na wyższym poziomie niż ciągi pieszek, w poziomie toru powiązane będą pochylniami. Tutaj nie będzie żadnych uskoków, żadnych elementów, które uniemożliwiają poruszanie się zarówno matek bliźniaki, jak i osób na wózkach. I to tak samo będzie dotyczyło przejść dla pieszych? Że wszystkie przejścia dla pieszych będą w już tak zwanym standardzie dla osób dostosowania dla osób niepełnosprawnych. To znaczy każdy przejść dla pieszych będzie miał obniżony krawężnik. Generalnie są równocześnie z przejściami akurat w tym obszarze prowadzone ścieżki rowerowe, one z kolei mają zejście do zera. Natomiast tutaj w przypadku torowiska determinuje nas wysokość główki toru i tutaj ta główka toru musi być na wysokości ciągu pieszego. No tutaj nie widzę zagrożenia dla osób poruszających się. Znaczy nie ma dopuszczonej sytuacji, w której byłyby uskoki poprzeczne. Może tak poprzeczne. Ktoś z Państwa patrzy? Ja odnośnie sądzę, że podczas tego remontu zostaną tak samo wiaty nowe przystankowe montowane. Wszystkie. Ja bym bardzo prosił, ażeby te wiaty, które będą demontowane, zostały przekazane na nasze tereny podmiejskie, bo te tereny nasze są bardzo ubogie wiaty, a one się u nas sprawdzą. Ale podmiejskie to znaczy, o których Pan mówi, tak jak się w ulica, Przylasek. Czyli mówimy o miejscu, o Krakowie. To tak. Podmiejski to dla mnie jest teren poza Krakowem. No, reszta dla mnie jest Krakowem. Proszę Państwa, na chwilę obecną mamy podpisaną umowę z koncesjonariuszem na wykonanie wiat przystankowych. To jest zadanie, które jest zupełnie odrębnym tematem, niezależnie zupełnie od tego, na wykonanie wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa. Koncesjonariusz wprowadza nowe wiaty zgodnie z umową w zamian za lokalizację nośnika reklamowego, który tam jest umieszczony. Aktualnie koncesjonariuszem jest ARS. I tutaj na tym obszarze są wykonywane zupełnie nowe wiaty. Ja nie wiem, czy tutaj możemy mówić o przekazaniu tych wiat, ponieważ te wiaty są w różnym stanie technicznym. Ja nie chciałbym tutaj, nie oceniałem tych wiat pod kątem ich stanu technicznego. Natomiast jeżeli jest Państwa prośba o zlokalizowanie wiatra, proponowałbym wystąpić do nas, do Zarządu Infrastruktury, ze wskazaniem przystanków, na których chcielibyście zlokalizować wiaty. Wielokrotnie z To jeszcze nie jest mój pion, dlatego czy rozumiem, że macie Państwo jakąś odpowiedź ze strony Zarządu Infrastruktury dotyczącą, jak myślę, tego, że niesatysfakcjonującą. Niesatysfakcjonującą. Ja rozumiem, że wystąpimy tutaj w myśli. Ja bym proponował wystąpić, ponieważ żeby te wiaty były też przeniesione, jeżeli one będą w dobrym stanie technicznym po prostu. Ja rozumiem, że one, jeżeli nie zostaną gdzieś budowane, to zostaną po prostu zutylizowane. Tak. A szkoda. Dziękuję. Pan Radny Więcław. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to przystanki mają być zaprojektowane na wylotach z tego trasy. Czyli jadą czwórką z Krakowa, jedziemy między centrum A a centrum B, a jadąc od Komina, to jedziemy koło Kasiarni, koło centrum B. Tak zrozumiałem. Dokładnie tak. A teraz mam właśnie w związku z tym takie zapytanie, bo czy przymierzam się do tematu metra, bo przez jakiś czas ten temat wraca, być może trochę dalszej przyszłości, ale będzie jednak to metro realizowane. I czy ewentualnie wtedy umiejscowienie przystanku już jest rozważone, żeby ewentualnie później nie trzeba przeprowadzać pracę? Pytanie jest w grupie tak zwanej zasadnej, że tutaj nie ma te możliwości na etapie samego zadania projektowego. Natomiast z metrem musimy powiedzieć jedno, kiedy będzie to nikt? Po naszej śmierci.
Trudno to określić, nie jestem w stanie zdefiniować nawet przedziału czasowego, ponieważ to jest zadanie, które jest nawet nie w wieloletniej prognozie finansowej ujęte. No nie mamy żadnego zadania dotyczącego metra, nie mamy zadań przygotowawczych do metra, nie mówiąc o pewnych zapisach studium, które pan inżynier Albrecht zaproponował. Oczywiście to metro w sposób znakomity poprawiło komunikację pomiędzy dzielnicą w Krakowie. Natomiast, proszę Państwa, ta droga jest zbudowana na chwili obecnej. Proces dekapitalizacji układu drogowego powinny być odnawiany w cyklu mniej więcej 20-letnim. Sądzę, że jeżeli mówimy o metrze, to mówimy o takim przedziale czasowym. To wówczas będzie już sposób całkowicie odmienny kształt. Więc tutaj jak to będzie wyglądało wówczas, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Proszę Państwa, jeszcze uzupełniając, powiem, że pasy ruchu drogowego będą w następujący sposób wyglądały. Na wysokości osiedla centrum A pozostaną takie same, to znaczy dwa pasy w lewo, jeden pas w prawo, czyli w stronę Alei